jaki jest pierwszy krok do tego, żeby uruchomić biznes, a jaki jest właśnie pierwszy krok, żeby uruchomić taki biznes zdalny. W dzisiejszym materiale chciałbym Ci opowiedzieć więcej na ten temat, bo często osoby do mnie piszą, pytają, jak zacząć. Ja nazywam się Piotr Motyl, poniżej tego materiału znajdziesz dodatkowe materiały na mój temat, też są tutaj e-booki do pobrania z tego odcinka, także gorąco zapraszam. Też jeśli chcesz zadać pytanie, zostaw info w komentarzu, możesz też zostawić lajka i kliknąć klawisz subskrybuj, jeśli nie jesteś jeszcze widzem tego kanału. W dzisiejszym materiale chciałbym Ci opowiedzieć o mojej przygodzie, tak? Jak ja w ogóle zaczynałem biznes, skąd mi się pojawiła motywacja, skąd mi się pojawił pomysł, tak? Co było bardzo silną motywacją, jaki był pierwszy też krok, tak, do uruchomienia biznesu takiego tradycyjnego, jak również i do przejścia potem na model zdalny. Zaczynałem w 2000 roku, tak. To no, zaczynałem w zasadzie od takiej pracy, jaką była praca w sprzedaży. Pracowałem jako przedstawiciel handlowy, bo nikt inny mnie nie chciał zatrudnić, a w sprzedaży zawsze potrzebują ludzi. No z racji tego, że też niewiele ani potrafiłem, tak, bo to wtedy miałem dosłownie 20 lat, więc zaczynałem, uczyłem się sprzedaży. Tak na początku to słabo szło, ale potem okazało się, że byłem coraz lepszy. No i okazuje się, że później w ciągu kolejnych kilku lat tam udało mi się nawet awansować na kilka stanowisk, aż do stanowiska praktycznie key account manager, kiedy miałem okazję przez jakiś czas też zarządzać czy tutaj współpracować z sieciami marketów, tak, aż no tutaj w branży tytoniowej. I pomimo to, że generalnie cieszyłem się z mojej pracy, bardzo ją lubiłem, pomimo to, że no praca w sprzedaży nie jest dla wszystkich, tak, natomiast ja osobiście to lubiłem, bo jednak lubię kontakt z ludźmi, no i jeszcze przy okazji sprzedawać, ale też nie o tym dzisiaj. Pomimo wszystko każda praca ma jakieś ograniczenia. Dla wielu ludzi, okej, no to jest do zaakceptowania, tak, bo to, że pracujesz 8 godzin, tak, no masz całą pensję, możesz wziąć kredyt na mieszkanie, czy często dostajesz jeszcze samochód, komórkę, jakiś budżet na wydatki, czy jeszcze wiele innych jakichś benefitów, czy prywatne ubezpieczenie. W ostatnich czasach to się bardzo mocno zmieniło i teraz firmy bardzo dbają o pracowników, no szczególnie programistów, albo szczególnie jakieś osoby, które pracują na bardzo wyspecjalizowanych stanowiskach. Ale pomimo wszystko zawsze jest tak, że każdy człowiek ma coś takiego, że chce więcej. Chce więcej wolności, niezależności, więcej pieniędzy, więcej czasu wolnego, bo zawsze coś gdzieś ci nie pasuje. Tak? Ciężko znaleźć taki balans. Ja też w zasadzie w 2004 roku też myślałem, że tutaj no czas najwyższy coś zrobić dla siebie. Tak? I zacząłem szukać, zacząłem tak naprawdę pytać ludzi, którzy już prowadzą firmę, jak zacząć, jak to wszystko wyglądało, tak? No okej, no dostawałem sprzeczne informacje, bo tak, jedni mówią, nie zaczynaj firmę, drudzy mówią, tak, zaczynaj tą firmę. No i teraz to były trochę sprzeczne informacje. Natomiast postanowiłem wyrobić sobie własny taki światopogląd na ten temat. I też tobie bym też zaleczał, bo to, co ja tutaj mówię, to, co inni też mówią, to nie zawsze może być zgodne z twoimi wyobrażeniami. No warto podjąć swoją decyzję, warto też porozmawiać z takimi osobami, które prowadzą małe, większe, średnie firmy. Ja też tutaj z racji tego, że jestem tu studentem i też byłem później wykładowcą, przynajmniej okazjonalnym takim na zbiro, gdzie czasami też jak jestem w Polsce, to bywam i dzielę się wiedzą. Natomiast no, dzięki temu udało mi się wyrobić swoją własną taką percepcję na ten temat. Generalnie firma nas w Polsce to nie jest łatwe zajęcie, że tak powiem, czy nie jest łatwa profesja. Oczywiście. Później, jak już sobie to wszystko pokładasz, zdobędziesz taką wiedzę, tak, później zadbasz o własne, tutaj o policzenie tego wszystkiego kosztów, dopracujesz pomysł, przetestujesz, że może być pomysł dochodowy, rozwiążesz te wszystkie problemy z produktem, jak znaleźć produkt, jak dopasować to wszystko, jak znaleźć klientów, jak sprzedać, jak to zautomatyzować, to już później powolutku leci. Natomiast dla mnie największym minusem takiej firmy tradycyjnej jest to, że są wysokie koszty stałe, to, że musisz chodzić do biura, to, że nie możesz sobie pojechać na wakacje wtedy, kiedy masz ochotę, to, że jakby to powiedzieć, no musisz no, często pracować z jakimiś, czy dostarczać masę dokumentacji do wszelkich urzędów, no tak Polska niestety działa. I pamiętam, że już po kilku latach działalności takiej tradycyjnej, to szukałem takich rozwiązań, jak to wszystko
zupgrade'ować, czyli wejść na wyższy poziom, tak? No ale pytanie, co jest tym większym poziomem, tak? No ciężko tutaj mi coś doradzić, bo to wszystko zależy od Twojej definicji. Ja natomiast szukałem informacji w książkach. I jedną z takich książek, o których już wcześniej wielokrotnie wspominałem, był Mit Przedsiębiorczości. To jest szczególnie dla tych, którzy zaczynają firmę, czy już nawet mają firmę poukładaną, ale zawsze dobrze tą książkę przeczytać, bo możesz zyskać nowe spojrzenie. Kolejną książką, która mnie zainspirowała do tego, żeby prowadzić swój, przeorganizować swój biznes, typowo taki tradycyjny, czyli sklep internetowy, tak, czy produkty partnerskie, no tutaj sklep internetowy, który sprzedawał części podzespołu, akcesoria GSM, to po prostu możesz to przeorganizować tak, żeby działać zdalnie, tak, korzystając ze zdalnych magazynów. I właśnie tutaj w książce 4 godziny tydzień pracy Tima Ferrisa znalazłem kilka takich inspiracji, które pomogły mi to wszystko poukładać. Tobie też zalecam do przeczytania tej książki. Też poniżej tutaj w materiałach znajdziesz więcej info na ten temat. Natomiast właśnie wspominałem, co musi być tym pierwszym krokiem. W mojej ocenie to musi być często no, jakiś ból, tak? Jakaś potrzeba, jakaś chęć. Chcesz coś udoskonalić, ulepszyć. No, dla niektórych to może być coś takiego, że no, chcą mieć więcej pieniędzy, niezależności, wolności. Ja nie wiem, co jest z tym dla Ciebie. Dla mnie, motywuje tak naprawdę najbardziej to, że mogę iść tam, gdzie mnie, moje pieniądze, mój biznes traktują najlepiej. Często to powtarzam, ale z tym się utożsamiam i przez długie, długie lata to bardzo mnie motywowało do działania. Życzę i Tobie tego. Natomiast tutaj w kolejnych materiałach też jeszcze opowiem o kilku innych takich moich czy przemyśleniach, czy też sposobach na tych, jak sobie poradziłem z uruchomieniem firmy, założeniem konta za granicą, no tutaj wszystkimi tymi kwestiami związanymi z prowadzeniem firmy w Polsce, jak również i za granicą. Tutaj na tym kanale też było sporo innych materiałów, które zapraszam Cię też do przejrzenia. W dzisiejszym materiale tutaj poniżej pobierz materiały, też zostaw lajka, komentarz, pytanie, jeśli masz. Też jeśli nie jesteś widzem tego kanału, to kliknij klawisz subskrybuj, będzie też dla mnie to potwierdzeniem, że chcesz zostać widzem tego kanału. Za dzisiaj Ci bardzo dziękuję i zapraszam do przejrzenia kolejnych materiałów.